Cześć. Krótki komentarz dzisiaj sprawy, która wczoraj mnie poruszyła, której też napisałem komentarz artykułu na Christianitas, możecie go zobaczyć pod tym filmem. Chodzi o to, że przed Marszem Niepodległości nie będzie odprawiona msza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w jakichś normalnych, zakreślonych kościelnymi ramami warunkach. Okazało się, że aby tego typu msza mogła się odbyć przed Marszem Niepodległości, organizatorzy musieli zwrócić się do Bractwa Świętego Piusa X, które, jak wiadomo, pozostaje w nieco trudnych relacjach ze Stolicą Apostolską, chociaż też warto zauważyć, że jakby następuje i nastąpił proces zbliżenia. Papież Franciszek w roku miłosierdzia uznał ważność i godziwość sakramentu pokuty sprawowanego przez księży Bractwa, które od lat 70. jest skonfliktowane ze Stolicą Apostolską. Ale to jakby nieważne. To takie pytanie, czy Marsz Niepodległości nie jest wart mszy? Czy naprawdę największa patriotyczna impreza, największe patriotyczne wydarzenie w Polsce, odbywające się co roku, gromadzące nawet setki tysięcy ludzi, nie może otrzymać od archidiecezji warszawskiej duszpasterskiej opieki? Zresztą w ogóle to nie jest opieka duszpasterska. Chodzi o to, żeby ktoś dla uczestników marszu, dla jakiejś pewnie grupy, zresztą tylko części tych osób, odprawił przed marszem mszę na zwyczajnej formie rytu rzymskiego. Po pierwsze, zupełnie tego nie rozumiem. Dlaczego Kościół wypycha tak znaczną grupę, tak duże środowisko patriotyczne jakby ze swojego kręgu, nie wiem, zainteresowania? Potem będzie płacz, potem będzie zgrzytanie zębami, że jakiś pogański patriotyzm jest, że patriotyzm jest niereligijny, że są jakieś profanacje w kościołach. Kiedy ludzi, którzy są w gruncie rzeczy jedną z najbardziej zaangażowanych katolicko grup w Polsce, w ten sposób się wypycha. Ja nie wiem, jakie były kulisy tej sytuacji, więc moje pytanie, w którym brzmi pewien rodzaj oburzenia, jest właśnie pytaniem. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Jest jeszcze drugi wątek, który tutaj trzeba by poruszyć. Mamy pontyfikat papieża Franciszka. Tego jednym z haseł jest to, że Kościół ma być szpitalem polowym, ma być miejscem, ma być instytucją, która wychodzi na peryferię i głosi dobrą nowinę o zbawieniu. Wychodzi na to, że tym szpitalem polowym, tą odważnym zakonem, zgromadzeniem, które wychodzi na peryferia, do ludzi, których no, wszyscy dobrzy mieszczanie, prawda, traktują z pogardą, jest to Bractwo Świętego Piusa X, które niejednokrotnie w kościelnej retoryce jest przedstawiane jako jakaś twierdza zamknięta czasów trydenckich, jakaś grupa nostalgiczna, wspominająca tylko to, co minęło. To jest absolutnie niesamowita dla mnie sytuacja. I to zresztą nie pierwszy raz się tak zdarza, że Bractwo Świętego Piusa X okazuje się być jedyną grupą, która naprawdę potrafi wyjść ponad jakieś politykierstwo, ponad jakieś takie oceny doraźnie polityczne i zaopiekować się grupą, człowiekiem, który potrzebuje opieki duszpasterskiej, potrzebuje jakby oprzeć swoją działalność społeczną, publiczną na Panu Jezusie, na Najświętszej Ofierze. Jak można inaczej to skomentować? Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego archidiecezja warszawska w ten sposób postępuje. Być może były jakieś powody, które wymagały tak drastycznych decyzji. Ale jakie one były? Muszę przyznać, że jakby dobre wrażenie i taki głos rozsądku niespodziewanie dla mnie do mnie przyszedł od strony mediów Radia Maryja, które mimo tego, że msza będzie się odprawiała w kaplicy Świętego Piusa, w kaplicy Bractwa Świętego Piusa X, o tym wydarzeniu informuje. Naprawdę wydaje mi się, że to jakiś głos rozsądku ze strony ojców redemptorystów, że nie idą po jakiejś takiej linii wykasowywania nagle tego największego wydarzenia patriotycznego w Polsce z agendy Kościoła. Ale w ogóle Kościół ma jakąś taką tendencję, żeby albo zamykać się
tylko w pobożności, w salkach odnowy w Duchu Świętym czy jakichś grup charyzmatycznych, a w sferze publicznej iść po prostu z głównym nurtem tych największych sił, które mogą zapewnić jakiś, nie wiem, materialną korzyść Kościołowi. Nie widzę w ogóle żadnego ducha sprzeciwu Kościoła wobec polityki, albo w bardzo, bardzo nikłym stopniu. Czy nieodprawienie mszy przed Marszem Niepodległości ma być jakąś formą kary? Kościół będzie teraz karał w ten sposób poszczególne grupy, że nie będą mogły uczestniczyć w mszy, która byłaby jakimś rodzajem wstępu, jakimś rodzajem nadaniem charakteru wydarzeniu, które organizują. Ksiądz prymas, arcybiskup Wojciech Polak, skomentował fakt, że episkopat nie potępił plakatu Marszu Niepodległości, a przecież były te głosy, że to jest skandaliczny plakat, że pięść zaciskająca różaniec. Powiedział, że Kościół nie jest od tego, żeby wydawać nieustannie oświadczenia, ale żeby towarzyszyć tym, którzy Kościoła potrzebują. I jedyne, co jest potrzebne, to ewangelizacja. Bo tam, gdzie pojawia się przemoc w kontekście ewangelizacji, w kontekście wiary chrześcijańskiej, tam znaczy się, że nie dotarliśmy odpowiednio skutecznie z Ewangelią. Zatem być może trzeba zewangelizować Marsz Niepodległości, a nie go wypychać poza margines. Nie mówię to jako osoba, która nigdy nie uczestniczyła w marszu, nie jest związana ze środowiskami, które marsz organizują, ale uważam to za jakiś całkowity błąd i, no i niepojęte dla mnie postępowanie, jeżeli było umyślne i celowe. Ale czy było inne? Czy w Kościele przypadkowo się takie rzeczy dzieją? Czy ktoś liczy po prostu, że takie sprawy będą przemilczane? Czy naprawdę możemy sobie lekko odpuścić 150 czy 250 tysięcy osób, które będą z biało-czerwonymi flagami przemarszerowały przez Warszawę? Powiem szczerze, że tego nie rozumiem i jest to dla mnie duża zagadka. Może ktoś będzie w stanie mi odpowiedzieć, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Czy naprawdę głównym ośrodkiem otwartości i ewangelizacji w Warszawie są w tej chwili kaplice Bractwa Świętego Piusa X, a inni księża, nie wiem, albo z własnej woli, albo pod presją swoich przełożonych po prostu ewangelizować nie mogą. To tyle takiego krótkiego komentarza. Nagrywam go bardzo spontanicznie i na bieżąco. Może napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie i może macie jakieś lepsze informacje, jak ta sytuacja przebiegała. W każdym razie subskrybujcie, łapki w górę. Do zobaczenia w następnym filmiku.